Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Coffee Spot z Polska. Naszymi gośćmi są Maciek Otrębski, jeden z ojców Swords w Krakowie, w w Krakowie. i Piotr Głodek, jeden z ojców Fat White, Fat White Coffee i. Beścigu, Coffee Race, jak to można nazwać, e, inicjatywy? Coffee, coffee race. race. Coffee, coffee Race. race. Coffee coffee race, race po no prostu. No to zacznijmy w takim razie naszym standardowym pytaniem. Czy pamiętacie Waszą pierwszą kawę w życiu? Ula, la. Pierwszą, pierwszą, czy... Pier, pierwszą, pierwszą, no? pierwszą. To może być Inka w przedszkolu. Ja może pierwszej takiej nie, nie pamiętam, bo to były gdzieś te pewnie Inki. Jakieś zbożówki, yy, które piłem u tak, u babci, u babci Frani, zbożóweczki. Yy, a z takich mocarzy, no to jak się jeździło za granicę na robotę, to żeby zaimponować starszym chłopakom, żeby mnie nie wysyłali na dach yy, do robienia na wysokości, to się piło taką plójkę hamską. I z dodatkiem oczywiście. Tak, i z kładką. I nie lubiłem tego bardzo, ale, ale piłem. Kurczę, to e, moje chyba pierwsze takie e, świadome do, doświadczenie z kawką, to była e, na wyjazdach bmx do Wrocławia, spałem u kumpla, który już wtedy był, no bo kilkanaście lat temu był weganinem i robił mi kawę z kawiarki, kawę od zapatystów. Z mlekiem kokosowym w proszku, i to było w wow. ogóle sprowadzane ze sklepów w Cieszynia, to jeszcze były czasy, kiedy napoje roślinne nie były tak dostępne, i to jest takie chyba moje wspomnienie, jeśli chodzi o kawkę, którą kojarzę, bo pewnie jakaś neska rodzicom podpijana była z dużą ilością cukru, <laughs> <laughs> ale taka kawa właśnie z kawiarki od zapatystów, z, też bardzo słodka, z, z mleczkiem w kosowym proszku. No i obaj, i obaj potem nagle wylądowaliście w sporce. Ja <laughs> y no. Dobra, to zaraz, zaraz no. powiecie swoje historie. Y sport i, i kawa jakby odłączą się ze sobą od zawsze i kofeinę się gdzieś tam nawet suplementuje, ale chciałam z nami porozmawiać nie tylko o samej kofeinie, ale też o tej takiej jakby kulturze, która się gdzieś ostatnio wytworzyła wokół sportów, łączenia jej z kawą specialty, z kawiarniami, z, ze spotkaniami. Jak to się w ogóle waszym zdaniem stało, że, że, że sport i kawa specialty się tak dobrze łączyły. No to nie, może ja zacznę. Zacznij, e, Właśnie tak, jak zaczęłam mówić o tej kawie z mlekiem kokosowym za dzieciaka, całe życie też jeżdżę, oprócz biegania, no, jeżdżę na BMX-ie i tam gdzieś ta kawka nie wybrzmiewa, tak? I nawet jak pamiętam całą moją młodość, to raczej się Może wtedy piło, nie Po prostu najtańsze energetyki, no właśnie, może wtedy nie wybrzmiewała. E, a w bieganiu i w tej właśnie mm, powiedzmy w tym wykorzystaniu, czy jakby w poszukiwaniu właśnie społeczności przy okazji biegania, wydaje mi się, że ta obecność kawiarni właśnie dopełnia tego punktu społecznego, czyli spotykamy się e, czy to co niedzielę, czy na jakimś treningu, e, no i biegniemy razem, no i później jesteśmy zmęczeni, spoceni, głodni i taka kawa jest takim pretekstem, żeby właśnie spotkać się w jakimś fajnym miejscu zjeść coś słodkiego, uzupełnić kalorie, no Czyli i... można ciasto do kawy. Zdecydowanie. <laughs> e, i, I te kawiarnie, czy to w Krakowie, na przykład, czy w Warszawie, jeśli mogę powiedzieć o sworcach, e, no stały się takim właśnie takim punktem spotkań, gdzie można e, fajnie odpocząć i mm. już jakby... Dopełnić ten, tego rytuału, właśnie spotkania się, już nie tylko przy aktywności fizycznej, ale też właśnie w takim bardziej wychilowanym e, e, formacie, kontekście. Więc mhm. to myślę, że tak się wydarzyło naturalnie i to dopełnia właśnie tej takiej społecznej, e, społecznej wartości biegania w takim wydaniu, właśnie community. Mhm. Bardzo, bardzo wartościowa wypowiedź. Ja troszkę prostszą będę miał y, historię. Hey, ja tu troszkę, można powiedzieć, że się wywodzę z środowiska melanżu i ten melanż zawsze gdzieś w moim życiu. i Następny odcinek i wielu... o kawie i melanżu. Kawa i melanż, tak, mieszanie i, i to zawsze gdzieś tam było. W pewnym momencie y, no życie trochę się zmienia, priorytety, rodzina i gdzieś tam ci ludzie też z tego melanżu uciekają, ja, ja uciekłem, ludzie też gdzieś tam uciekają. No i to no jest zdrowie wieku, się kończy. W pewnym wieku, tak, kończy się zdrowie i... Zamiast siedzieć wieczorem yy, nie wiem, w pawilonach czy w jakichś tam barach na mieście, ludzie uderzają do kawiarni, nie? i jakby to są miejsca spotkań, a jeszcze łączenie tego z, ze sportem, odpokutowywanie właśnie tych grzechów młodości, no to idzie, tak, idzie na, maksa, na maksa w parze. A mi w ogóle od razu przychodzi przychmina też, że większość tych e, aktywności biegowych wydarza się rano. No i rano zakończyć bieganie. Na piwku. Na piwku byłby średni, miałbyś. Tak pasuje. No. pasuje no. Opowiedzcie no. trochę o, o, w ogóle o tych inicjatywach, o Swordsach, o Coffee Race. Yy, no Coffee Race się, się, się chyba urodził po pandemii. Od kiedy działa Swords, od kiedy działa w Polsce? to tak może Naprawdę. Tak, no tanku... yy, można powiedzieć, że Coffee Race to jest dziecko pandemii, dlatego że yy, my jako Fat White w czasie yy, lockdownu byliśmy pierwszą kawiarnią w, yy, w Warszawie, która rozwoziła kawy. Yy, Paczki kawy i gadżety kawowe na rowerze do ludzi, do domu. No i ten rower gdzieś tam od początku był, później to się już tak, no później musieliśmy już samochodami rozwozić, bo było tego bardzo, bardzo dużo. No ale kiedy kończył się lockdown, ten drugi, tak, bo były dwa, yy, to wtedy z Dziewulem sobie usiedliśmy i tak chcieliśmy tą akcję rowerową całkiem bardziej przedłużyć i... Jeszcze raz? Pozdrawiamy Dziewula. Pozdrawiamy Dziewula. E, nie zmieścił się. E, w każdym razie chcieliśmy to akcję przedłużyć, ale, ale, też, ale też prawda jest taka, że chcieliśmy zrobić pitos. Nie? Na zasadzie e, wszyscy są wyposzczeni po lockdownie. E, w kawiarniach było pusto, nie można było chodzić do kawiarni. Więc to, co my chcieliśmy zrobić, to pokazać ludziom, że już można sobie do tych kawiarni się wybrać. Że one jeszcze istnieją, a nawet kilka się otworzyło w trakcie lockdownu czy między lockdownami, więc my chcieliśmy tym kawiarniom pomóc, żeby tam się troszeczkę ruszyło. Nie? I, tak, I taka była idea. I na początku te kofierejsy były właśnie po to, żeby pomóc kawiarniom, a teraz to się trochę zmieniło. Y -y. Y -y. Tak, no teraz y -y. Ja to śmiało. Do, Dopytaj. Do, do e, ja się w ogóle jaram, to mi ja, ja też, też chciałam mi się... y dopytać o, o zasady. Jakby, jakie, jakie są zasady, jak to działa, bo nie wiem, czy, y -y. Wszyscy, czy wszyscy o tym nasi słuchacze wiedzą. Czy znaczy na początku to miało być tak, że mieliśmy po prostu jeździć, ścigać się po Warszawie, miał być y aleikat. pod krew z, no. Tak, alejka, dosłownie, nie? Natomiast y ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. I na to stawiamy podczas każdej edycji każdego roku. Ale też w czasie lockdownu chcieliśmy uniknąć tych zgrupowań, w sensie po lockdownie, żeby ludzie dalej czuli się bezpiecznie. Więc zrobiliśmy taką opcję, że każdy tak naprawdę zaczyna Coffee Race gdzie chce, o której chce. Ma listę 15, 20. Kiedyś kawiarni, teraz miejsc z kawą, bo to też się zmieniło hmm. i sobie po prostu jeździ, odwiedza te miejsca. No i tam za załóżmy, nie wiem, dwie trzecie odwiedzonych miejsc dostaje punkt, za wszystkie dwa punkty. No i to, co było dla nas najważniejsze na początku, to rozpromowanie tych miejscówek, więc ten trzeci punkt można było dostać za oznaczanie, czyli social media. tak, I to, co jest fajne, że właśnie w dniu Coffee Race'a w różnych miastach. Bo ten Instagram wrze, tak? Ludzie wiedzą, miasto wie, że coś się dzieje kawowego, i no dzięki temu ludzie mogli yy, dużo miejsc ciekawych odkrywać. Odkrywają cały czas, a kawiarnie mogą wykorzystać tą opcję, żeby w jakiś sposób zachęcić do powrotu. No i w zależności od ilości punktów, otrzymuje się ilość tam szans, żeby zgarnąć mnóstwo nagród tak naprawdę, bo, bo za każdym razem mamy do rozdania ponad 100 paczek oh. kawy, różne gadżety rowerowe, gadżety kawowe, także yy, nagród jest bardzo dużo. Dobra, mhm, fajnie. A co teraz mhm. swordsy. Swordsy. E, No Swartzy powstało w Warszawie e, zdaje się 8 lat temu, ale to pewnie Karol, Karol i Patryk mogliby mnie poprawić, czyli padres, tres Padres Warszawcy. I... Warszawie spotykają się w błysku, dobrze wiem? Eee, ktoś, najczęściej w błysku. Ktoś mi mówił o tym, że wtedy nigdy już nie ma żadnych tak. ciast. <laughs> to mamy podobnie w Krakowie, że niedzielę w kraszu krakowskim są zarezerwowane dla Swordsów i wtedy nie tylko sam krasz, ale jakby chodnik w przestrzeni 10 metrów w jedną i w drugą stronę jest przejęty przez Biegaczy i biegaczki. No ale wracając do, do swórców i do tego, jak to powstało. No, powstało to tak jako, jako taka totalna, totalnie oddolna inicjatywa inspirowana tym, co zaczynało się dziać w innych miastach na zachodzie, w Nowym Jorku, w Londynie, gdzie właśnie bieganie zaczynało mieć oprócz tego wątku sportowego ten wątek społecznościowy. I ja myślę, że to. Można trochę przyrównać właśnie do dyskorolki czy do bmx -a. I przez wiele lat bieganie było postrzegane jako coś takiego. Nie było zdecydowanie cool. Była mm -hmm. to aktywność, mm -hmm. której nie wiem, zakładałeś odblaskowe ciuchy, e, pociłeś się, wracałeś, wypiłeś swój, nie wiem, żel energetyczny czy i tyle. Nie? I jeździłeś na, na jakieś tam duże eventy, maratony. A e, w tej koncepcji czy w tej wizji właśnie. E, takich e, biegowych ek, ekip, e, czy właśnie community, jakby jest ten wątek sportowy, ten wątek kompetytywny, ale przede wszystkim właśnie liczy się ta społeczność, czyli jakby to jest dla wszystkich. Nie musisz być e, super szybkim biegaczem, biegaczką, mhm. możesz tak naprawdę dopiero zaczynać swoją przygodę mhm. i jest tu dla ciebie miejsce, bo, no bo przede wszystkim właśnie liczy się to, nie wiem, bycie razem, wyciągnięcie, w, czy bardziej wciągnięcie ludzi w to, żeby. E, no, tą aktywność sportową, fizyczną w jakiś sposób uprawiali. I to jest myślę, że bardzo fajne i to jest duża wartość, e, która ze swordsów płynie. A krakowski swords e, urodził się po e, Border to Hell, czyli też takim, e, można powiedzieć, m, punkowym wyścigu, tylko że ze Świnoujścia na Hell, takiej stafecie, okay. e, gdzie ja miałem okazję brać udział. E, e, Zbierając ekipę z Krakowa, z Wrocławia i, i wtedy z Łodzi. E, I poznaliśmy się wtedy z chłopakami, e, i ta myśl e, rozpoczęcia czegoś podobnego chodziła ze mną chyba przez kolejny rok. Czułem, że nie mam za bardzo na to czasu. Mm -hmm. A później, właśnie z Ernestem i z Witkiem, e, których serdecznie pozdrawiam, uznaliśmy, e, że e, warto spróbować, i to było. Jakby mieliśmy oczekiwania ustawione na poziomie 0 albo mm -hmm. minus 5. Mm -hmm. Po prostu umówiliśmy się na bieg, daliśmy znać powiedzmy, na naszych Instagramach, daliśmy znać na Instagramie sforcowym no i nagle się okazało, że tam na ten pierwszy bieg przyszło 5 osób, później na kolejną niedzielę przyszło tych osób 15. No i tym sposobem gdzieś tam e, dzisiaj jak robimy, nie wiem, pasta party teraz przed półmaratonem krakowskim, to na samo pasta party zapisuje się tam prawie 60 osób i zastanawiam się, jak zmieścić ludzi, jak mm -hmm. nakarmić taką liczbę osób e, mm -hmm. we współpracy też właśnie z, z różnymi miejscami około kawowymi I e, no myślę, że też tam mm, w Słorcach bardzo towarzyszy nam taki pankowy do-it-yourself etos, mm -hmm. gdzie właśnie e, to nie jest w żaden sposób, to co robimy nie jest jakoś usankcjonowane, nie wiem, robimy wyścigi po mieście, gdzie one odbywają się też jako w ruchu ulicznym, mhm. zawsze jakoś tam dbając o to bezpieczeństwo, o, tak. ale jest to coś innego niż te, te takie duże, zorganizowane eventy, w których też uczestniczymy, my, ale no ja, mi, mi, mi bardzo bieganie w wydaniu w wydaniu takim Właśnie związanym z ekipami biegowymi, kojarzy się z deskorolką i z bmx czyli mm -hmm. jest to takie nie making running cool mm -hmm. again, mm -hmm. jak ja mm -hmm. o tym myśleć. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że przewodnik Coffee Spots Polska, możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl, www.coffeespots.pl. I chciałem tak jeszcze troszeczkę się cofnąć, bo wspomniałeś na samym początku o tym, że piliście energetyki dawno, dawno temu i chciałam zapytać o to, czy Kawa w sporcie oprócz tego, właśnie takiego aspektu społecznego, o którym wspomniałeś, czy to też chodzi o to, że odchodzi się od takich napoi tanich, energetycznych na rzecz właśnie czegoś lepszej jakości, coś, co też pobudza, ale jednak szuka się czegoś też jakościowego. I czy słyszeliście o właśnie kawach ready to drink, takich puszkowych, czy to też, czy zauważyliście taką tendencję, że sportowcy po czy raczej jest to jakaś taka nisza osób zajmujących się kawą? To ja tylko dwa słowa. Jest tak, że kawa jest jednym z dwóch najlepiej przebadanych, powiedzmy, suplementów, tak, jeśli mm -hmm. można tak, do tego bardzo funkcjonalnie podejść, obok kreatyny. Są, jakby, rzeczywiste e, benefity dla osób, po które uprawiają. Tak, po prostu działa, więc spoko tą kawkę w, te, w, tej, w tym czy innym formacie przed bieganiem wypić czy przed startem. E, zakładając, że nie spowoduje problemów żądkowych, <laughs> zależy to zrobić odpowiednio wcześnie. E, a co do takich napojów puszkowanych, no, ciężko mi w sumie powiedzieć. E, mam wrażenie, że e, w community biegowym ona siedzi tam. Pojawiają, ale czy to jest jakieś takie turbo hype? Nie wiem. No, mm. no, w środowisku rowerowym jest turbo hype na, na puchy, czyli na kawy puszkowane i na... Różne backdripy, tak? Uh -huh. znaczy różne uh -huh. Fajne rzeczy, które możesz zabrać ze sobą, dużo miejsca nie zajmują, tak? No bo w rowerze masz tam jakieś sakwy to, czy to coś, tak. jedziesz na tripa i ten trip trwa y, parę godzin minimum, tak? Każdy kilogram się liczy. Czyli, tak, każdy, każdy gram się liczy. <grym> y, w każdym razie y, puchy są mega wygodne, tak? Bierzesz, otwierasz, jedziesz, nie musisz się zatrzymywać, a często patrzymy jednak na strawę, na wyniki, na czas i nie chcemy, żeby ktoś tam nas o sekundę wyprzedził. No, a jeżeli już sobie chillujemy, nie wiem, wyskakujemy sobie do lasu gdzieś tam ekipą, no to wtedy zatrzymujemy się, no i mega, mega wygodną rzeczą jest ten backdrip, tak, jeżeli chcemy na ciepło, no bo tutaj te puchy, no to są kawy, kawy na zimno, a jest tego dużo i, i ja wiem, jak to u mnie w kawiarni się zmieniło, że ja byłem sceptycznie mhm. nastawiony do tych puszek na maksa, mhm. a... A są po prostu złote strzały, bo ludzie wpadają i biorą po, kilka, po kilkanaście przed wyjazdami, czy okay. przed weekendem po prostu. I to działa. Nie? Sześciopak, to... Kawy. Sześciopak kawy. Sześciopak, kawy tak. Tak. Nice. A jak to u Was jest? Kawa przed treningiem, w trakcie, po i yy, ciepła, czy zimna? Znaczy już wiemy, że po się spotykacie i pijecie ją w community, ale czy poza tym też jest coś pomiędzy? No, u mnie zazwyczaj tak, jeśli, jeśli trenuję rano, a zazwyczaj trenuję rano, to szybka kawka, mały dripek plus jakiś właśnie kanapeczka z dżemem blatuje. Na dłuższych wybieganiach i na startach, także w trakcie, czasem zdarzy mi się wziąć żel z kofeiną, mhm, więc nie kawa w takiej jakby tradycyjnej formie, ale żel z kofeiną. Który też jakby ma tą funkcję jakby... Mm -hmm. Uwaga producenci tak. kawy. No tak, tak, tak jak mówiłem, jakby jest to e, zasadne. E, no a po, wiadomo, jakby w, w tym aspekcie społecznym... Z tak, z <laughs> i z kalorykami wchodzi bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Coffee Race, to wszyscy są mega, mega nakofeinowani. No i właśnie, jakby, że oni wszędzie piją tą kawę. Ja tak się co, boję nie, o Na początku takim cichym wpisowym było to, żeby wybranej przez siebie kawiarni napić się jednej kawy z wyłączeniem espresso, tak? Bo chodziło o to, żeby usiąść na chwilę, zostać, pokontemplować, poznać ludzi, poznać miejsce. Eee, ale jak ludzie jeżdżą na kofirejsy po różnych miastach, po różnych kawiarniach, po różnych krajach, to najzwyczajniej w świecie chcą spróbować czegoś z tej palarni, w tej kawiarni, mhm. od tego baristy, eee, Więc no mieliśmy kilka przypadków, że Ktoś dojeżdżał do mety, no i co? Dużo wody, banany i, i, i tyle, nie? Także bywa ciężko, ale raz na jakiś czas myślę, że warto. No ja pamiętam jak właśnie biegliśmy, biegłem pierwszy raz to Border to Hell, czyli to wyścig, który trwa tam około 30 godzin, tak? I nie śpisz, jeszcze prowadzisz auto, to o. kawy wypiłem bardzo dużo w bardzo różnych dziwnych porach. Mm. <laughs> I no, mia mia miałem w sumie w którymś momencie dość. E, ale też to był fajny, fajny przykład, bo chyba to był, byliśmy pierwszą ekipą, która właśnie zrobiła też kawkę e, we współpracy z Haibem i mieliśmy mhm. na swój event swoją własną jakby biegową kawkę wypaloną pod, pod ten event i to pewnie duża zasługa tego, że Dawid, który jest roosterem w Hajbie, też, też jest biegaczem. Biega, Pozdrawiamy Dawida. Ale Dawide. dużo pozdrawień w tym odcinku. No. Piotr wspomniałeś o, o tym, że robicie backdripy podczas waszych jakichś wyjazdów. To od razu chcieliśmy się zapytać, e, jakie jeszcze takie zabawki, zaparzacze kawowe sprawdzają się podczas uprawiania sportu, w momencie, kiedy właśnie są jakieś postoje? E, trudne czy, warunki. No. Dokładnie, trudne warunki, polowe. E, Mało czy, kilogramów czy, do wzięcia. Dokładnie hmm. tak. Czy, czy jakieś jeszcze zaparzacze się sprawdzają, czy, czy jak to wygląda? Nie no, na maksa jest bardzo dużo fajnych gadżetów kawowych. Które się nie potułką przy okazji. Trzeba, trzeba mieć w swojej kolekcji. <laughs> w <kieszeń>. Przede <laughs> wszystkim numer jeden, nieważne czy na rowerze no nie wiem, z, ty z tym bieganiem no ciężko, tak? Gdzieś tam z plecakiem. Zdarzyło dobrym, mi się jakieś ultra, ale... tyle spodenek właśnie Zebranga, Ripera, Już z przodu z Aeropresem, Aha. ale nie no, aeropress, aeropress Go na przykład, tak? Jest no. mega fajną rzeczą, bo sobie do środka wrzucasz tam wszystko, łącznie z kawą i skarpetkami na zmianę ewentualnie i to dużo miejsca nie zajmuje. Yy, kolejna rzecz, bardzo fajna opcja od yy, Hario, zebrank. oni też, no. nie wiem, z z różnymi fajnymi markami robili kolaboracje i to jest składany yy, gumowy dripper, gumowy driperek, który okay. też no, zajmuje tyle co nic i waży to też jest ważne bo waga yy, tyle co nic z takich yy, solidnych rzeczy yy, też na całe życie no to ta taka amerykańska firma która bardzo duże termosy robi, i, i oni zrobili takiego. Ci, którzy dripera. w płonącym samochodzie czy coś tam o, o, tak. ocalał teren. Przeżył, przeżył kubek jeszcze z kostkami lodu w środku. Niestety, europejskie magazyny puste są. Natomiast Dripper bez filtra, czyli fajnie, no bo tutaj już wchodzimy w tą modę less waste, tak? Mhm. Czy ruch, przepraszam, less waste. Ale no to jest fajne, bo jest szybkie, praktyczne nanopresy, jeżeli lubimy espresso, no ale tutaj już trzeba kombinować, grzać wody i w ogóle gdzieś tam, ale jest naprawdę sporo i jest coraz więcej ciekawych rzeczy, które trzeba mieć, mhm. więc jest ciężko, no. no ja mogę dać taki od, od siebie może nie stricte e, kawowy gadżet, ale umożliwiający zrobienie kawy, czyli jet boil, nie wiem czy kojarzysz się z tym, wspaniałe, wspaniałe narzędzie do podgrzewania wody przez NASA, które, przez NASA testowane które i... jest bardzo kompaktowe, okay. opiera się warunkom pogodowym w stylu wieczna pogoda. Przetestowałem to w Walii, gdzie w sumie więcej padało i wiało niż świeciło słońce na wakacjach dwa lata temu i mega spoko rzecz właśnie, która umożliwia szybkie dosyć zagotowanie za, za no i jest, jest ona niezbędna do tego, żeby napić się no kawy. Top, to, topka, topka, to jest topka. bardzo fajna, fajna rzecz i... No właśnie, tak. nie stricte kawał, można też zrobić zupkę chińską w tym samym garnku. Bierzecie no. ze sobą młynki, czy mielicie wcześniej kawę? Mielimy wcześniej. Biorę młynek. Aha, o, aha, młynek. Jak no, nie? To jest fajny rytuał. Dla mnie jakby od jakiegoś czasu w domu mam. Mam młynek e, elektryczny. Pieszesz młynek elektryczny ze sobą? Nie, 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 ale właśnie jakby te wyjazdy są <grym> takim pretekstem, żeby tak, jednak rozumiem. sobie kawkę zmielić i do tego rytuału wrócić, i jest to całkiem spoko. <grym> Więc e, to, tak. to, nie są to na tyle też jakby przestrzenne rzeczy. Żeby, żeby o nich zapominać. I często też na przykład jak jeździmy ekipą, to dzielimy się, ej, ty weźmiesz młynek, no, ja weźmę no tak, rybę, no, tak. na... a piąta to jest osoba weźmie no. kawę. Więc Teamwork, teamwork <plansy> jest tutaj ważną rzeczą. Ja, ja młynek biorę tylko, jeżeli trzeba zrobić content i wtedy zazwyczaj trzymam ten świetny niemiecki młynek, macham parę razy i wtedy kawa jest zmielona, ale ona już jest zmielona wcześniej. Tak? To jest taki. Tip, no. No. A, A wiesz, czy skojarzycie no. jakieś inicjatywy sportowe poza Waszymi związane, związane z kawą, kawą specialty ogólnie? Chyba tylko dwie są teraz w Polsce nasze inicjatywy i nie ma więcej. Nie no. <laughs> nie, no nie jesteśmy tacy. E, no, w ogóle ja mam wrażenie, że powstaje coraz więcej ekip biegowych, często też skupionych wokół mhm. e, różnych kawiarni. Mamy w Gdyni Flow Run Club, mamy mhm. w Bydgoszczy, przy Parzymy tutaj też e, rozkręca Fajne się kawiarnie. ekipa. Fajne kawiarnie. Więc to się zaczyna dziać i, no i właśnie jakby dla mnie super rzeczą jest to, że to bieganie jest takim tłem tak naprawdę mm -hmm. do interakcji społecznych, których dzisiaj w świecie online, w świecie pracy zdalnej e, mamy coraz mniej i myślę, że też jakby też taka fajna rzecz dla... E, dorosłych osób, można tak powiedzieć, gdzie, już nie wiem, nie spotykamy się na studiach, w szkole, mm -hmm. tylko mamy pretekst do wyjścia do ludzi i spotkania się na kanwie czegoś, co robimy wspólnie. I to jest, myślę, też taka magiczna rzecz w ekipach biegowych, tak. że robimy coś razem. I w ekipach no. w ogóle sportowych, no, nie? Tak, tak. Jak już jesteśmy przy fajnych kawiarniach, no to poza tym, że po bieganiu, jeżdżeniu rowerami, i tak dalej spotykamy się w kawiarniach specialty, no to są też, otwierają się miejsca, które są stricte poświęcone jakby sportom, Zajarce. nie? Jakby w, Krawie, w Krakowie ostatnio robiliśmy spotowy event w Ekipo. Jest też w Warszawie jest kult. Nie wiem, czy, czy... Naf, też w Warszawie. W o, okej. Okay. Okej, okej. Okay, okay. Kojarzycie jakieś jeszcze miejsca w Polsce albo nie tylko, związane z um, rowerami, bieganiem, albo takie stricte oddane jakimś sportom? Góra kawiarnia, wiadomo. Nie znam. No, nie, no, nie znam. Dobra, ale teraz ciemnie. W górze Kawarii jest mekka wszystkich rowerzystów. Tak, to ja no. jest Każdy, kto ma szosę, jedzie w weekend do góry kawiarni. Każdy, kto jest bezrobotny w ciągu tygodnia jedzie <laughs> również do góry kawiarni. I, i to jest no, taka można powiedzieć, mekka, mekka kawowa, jeżeli chodzi o, o, o te dwie rzeczy, tak? Rower. Kawa po drodze też jest bardzo dużo fajnych miejsc, kilka przystanków, gdzie można napić yy, dobrej kawki. To są takie takie, wiecie, jedziesz sobie i w polu nagle masz. Food I, i, i tych miejsc będzie coraz więcej. Jest mega zapotrzebowanie. Ja byłem dwa dni temu. Mamy środek października i jest full ludzi w tych miejscach. Nie? Także jest zapotrzebowanie. Kolejne to miejsce tak Never Gravel enough. To jest miejsce, które jest, em, które jest. No, serwisem rowerowym, tak, ale mają tam również y, lampkę, robią przelewy. Y, kolejne miejsce, na przykład serwis Cafe pub w Katowicach, w Katowicach, mm. tak, Marek Żydek y, prowadzi. Także takich miejsc jest no, coraz coraz więcej. No, moim zdaniem też jest ciekawe, może z innej perspektywy, trochę spoglądając, y, że powstają miejsca, które y, docelowo mają być miejscem spotkań społeczności, jak na przykład właśnie w Londynie. Ekipa Your Friendly Runners założyła przestrzeń Niz-UP, która też pełni funkcję kawiarni, ale docelowo jest jakby punktem spotkania miejscem dla społeczności biegowej. I mm -hmm. to też jest myślę, że mega ciekawe. A to, co ja mogę dać od siebie, że ja mam wrażenie, że w Krakowie. E gdzie byśmy nie zapukali jako Swords z jakimś pomysłem, to jesteśmy super mile widziani. Czy to jest właśnie mm -hmm. Public Order, o którym też e, w kawi e, spotcach wspominałem, e, czy Crash, czy, czy właśnie Królowa Przedmieście, w mm -hmm. tych to 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 mm -hmm. wszystkich a miejscach. Bardzo jakby... warto pamiętać, że y, polecajki od Maćka krakowskiej kawiarni są w przewodniku, możecie zawsze tu nich zajrzeć. Tak, to, to przy okazji. Ale jakby rzeczywiście jest tak, że jakaś taka jest dobra chemia między miejsc, miejscówkami z kawą a biegaczami. No, zawsze mm -hmm. też jakby. Sprowadzamy tam, nie wiem, 30-40 osób, trochę tych złotówek zostawiamy, co no. też jest To są to też spoko. fajni goście, no nie? Tak, tak, mi tak, się, nie. tak mi się wydaje. Może to jest dobry w ogóle pomysł. No, to, no, karaf, no, karafek no, z bo, bo no, zobaczcie, to często są ludzie, którzy nie są z tego świadka speciality, tak? No, mówmy się, że światek speciality to jest mega bańka. Yy, ci ludzie, którzy zaczynają biegać, jeździć na rowerze, oni często po raz pierwszy yy, mają styczność z fajną, dobrą kawą yy, i z innym podejściem zupełnie do, do tego napoju. Także no, to jest ta wartość dodatnia. Nie? No tak, my też właśnie fajnie jest case w ogóle sportsowej ekipy z Wrocławia, która. E, spotyka się też często na bieganiu o 6 rano i mm -hmm. jest problem, bo mało która kawiarnia otwiera się. Nie wiem, jak kończą o 7. O 7 więc no. są tacy, kurde, musimy iść do jakiejś tam sieciówki, mm -hmm. bo nic innego nie jest otwarte. Nie? I my, jako jak, jakby. E, czy no to tłumaczenie. Nie nie Krakowie... się dogadać z jakąś kawiarnię, żeby otworzyła ją dnia godzinę? Albo tyle nie, termos. Nie, nie, no, no właśnie, no. bo żeby wystawiła termos. Może to właśnie. mamy e, już z jak no, jakimś, Jakąś taką akcję no, zrobić. Seve AM Club. No, ale też, jakby właśnie. Właśnie, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, no staramy się wybierać takie fajne też miejsca, które jakby nie są takie tylko nastawione na biznes, ale coś właśnie też mają z tego takiego społecznościowego, otwartego wątku i, mm -hmm. i w Krakowie to bardzo fajnie działa. Może to jest dobry no. pomysł na biznes właśnie, że, że Michał z błysku obok tworzy kawiarnię specjalną dla biegaczy albo krasz. Chociaż Michał chyba coś wcześniej no. no. wcześnie otwiera, nie? Michał chyba gdzieś koło tak jak tylko Basia no. zrobi ciasto, to otwiera. <gry> no w Krakowie większość tych, tych miejsc się no najwcześniej o ósmej otwiera. My też nie biegamy aż tak wcześnie jak mm. w tygodniu. W tygodniu raczej w Krakowie i w Warszawie te treningi są wieczorami. Ale właśnie ten Wrocław jest wyjątkowy. No i jakby tutaj... E, Michał, który ogarnia ekipę wrocławską, chciałby iść do fajnego miejsca mm -hmm. w środę o siódmej rano, ale... Dobro, to jest apel do wrocławskiej no. kawiarni, to proszę nie. otworzyć to się, się. To się <laughs> chwilę wcześniej. Jeszcze mniej miejsc miejcie życia, założyciele kawiarni. Napiszcie do Maćka, tak Maciek Tremski na Instagramie. <laughs> nie, to ale to, to nie jest, ja. wiecie, wszystko to jest no? kwestia ugadania, no bo ja no. z perspektywy tak, wiecie, właściciela kawiarni, Yy, na przykład z chęcią bym otwierał dla no. jakiejś tam ekipy. Ja wiem, na przykład, o, że jest w Warszawie jeden taki przypadek, że mega mocna. Ekipa gdzieś tam się spotyka pod jakąś kawiarnią. a no. e, ja mówię, no: Ja wiem, że tam we z nimi współpracuje, się mówię, nie, oni nic nam nie dali. Jakby po prostu tam jesteśmy, no bo jest lokalizacyjnie dobrze, nie? To też, że... e, nie? No, Także to nie zawsze jest tak kolorowo. No, ale ja, ja mogę za Kraków powiedzieć, że u mhm. nas po prostu, no nie wiem, jest dobra chemia. Ście robiliśmy w public order, ostatnio to pasta party i no, to było, nie wiem, jakieś takie miałem wrażenie, że mieliśmy małe święta Bożego Narodzenia przed półmaratonem, nie wiem, 50 osób przy jednym stole siadło i no tam akurat ten wątek kawowy był bardzo w tle, bo to było pod wieczór, ale no było to no. super, super super miłe i fajne po prostu wydarzenie I, i Kasia z Public Order super nas przyjęła i podobnie właśnie z Kraszem czy, czy z innymi miejscami, z którymi się przecinamy. Mm -hmm. A jakie odwiedzacie inne miasta, to też odwiedzacie kawiarnie? To jest jakby gdzieś tam na waszej liście. No w ogóle o, no. może opowiedz też trochę o miastach, w których już były kofirejsy, bo to nie tylko Warszawa. Kofirejsy. Yy, Kraków. W pierwszym sezonie, tak. W pier pierwszym sezonie Warszawa, Kraków i Warszawa. Drugi sezon to już było yy, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Trójmiasto, liczymy trzy jako jeden, to z dużych miast i Łódź, yy, za granicą Dublin, Berlin, Paryż. Nowy Jork, wow. Brooklyn, dokładnie. My mieliśmy zrobić Nowy Jork i tam się dywul zajarał, że tu zaczniemy na Manhattanie, ciach, 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 polecimy te wszystkie dzielnice, a taki gościu z Nowego Jorku mówi, gościu, sprawdź sobie odległości. <grym> Więc został Brooklyn, tak. W tym roku bardziej skupiliśmy się na Polsce i to też było jakby w sensie w tym roku nie chcieliśmy robić nigdzie za granicą, dlatego, że szukujemy coś Mam nadzieję, co wypali w kolejnym sezonie. To będzie coś większego. Już chodziły takie słuchy, że mamy zrobić jednego coffee w całej Europie, jednego dnia, i wtedy to by było coś, no bo naprawdę te social media to by wysiadły. Natomiast jest bardzo ciężko organizować coś w miejscu, w którym Cię nie ma. Nie ma W Polsce jest o tyle fajnie, że w każdym mieście tak naprawdę jest to community. Są ludzie, którzy Chcą wnosić do Coffee i, i chcą pomagać. I w każdym mieście tak naprawdę jest po kilka osób, które jest odpowiedzialne za różne rzeczy. Za granicą nie w każdym mieście jeszcze mamy, ale mamy też chrapkę na kilka nowych miejsc. także... A jak to wygląda w ogóle organizacyjnie? Jak organizujesz event w Nowym Jorku, nie, nie będąc tam, hmm. <laughs> jak to się <laughs> robi? Wiesz co? Jeśli chciałbyś się podzielić tą wiedzą tajemną. Z Nowym Jorkiem to było tak, że dziewul, którego z nami nie ma, miał kontakt do jednego gościa z Drip Coffee, z Dripa. To jedna z takich flagowych miejscówek Nowym Jorku. I on też gdzieś kiedyś mówił w którymś podcaście o tym, że w Nowym Jorku jest kilka ekip, jest w sumie cztery takie marki kawowe, speciality, mhm. które. Kiedy biorą udział w jakimś wydarzeniu, całe miasto chce wziąć udział w tym wydarzeniu. I nam się udało dotrzeć do dwóch, bo dwie z nich były na Brooklynie. I oni powiedzieli, że jakby wchodzimy w to. I... No i wszyscy chcieli wziąć udział w, <laughs> w rajsie. Na Brooklynie, także wiecie, no. Elos coffee w ogóle. Race, udział W, ogóle. w Stanach no. mieliśmy niecałą stówkę. No. To był w ogóle jedyny, jedyny Coffee Race kiedy lało. My przyjechaliśmy do Warszawy ostatnio, pamięć, było... w Krakowie ostatnio też pamiętam, Ale to była zamaweczka, był nie, była i tu Nigdy przy... się Nie byliśmy chcieli, przy... na równie. Przy... W tym było 200... 240 osób, yy, także. Yy, no ci ludzie jeżdżą, czy jest deszcz, czy nie ma deszczu. Wiadomo, że jak jest pogoda, tak jak mieliśmy na zamknięcie sezonu, jest więcej, było około 720 osób, które dojechały do mety, bo trochę więcej ludzi startuje, nie każdy dojeżdża, mhm. także no, Nowy Jork to było takie spełnienie marzeń. I, i, I mamy no, przez to chrapkę na więcej. Jest Ile jeszcze... kilometrów się robi na tym kofire? Zależy, zależy. Ja, Dziękujemy ja, za pytania. Na początku, oddaję, oddaję głos. Na początku robiliśmy krótsze kofirejsy. Y, coś około 30-40 kilometrów, ale za każdym razem to jest, przebieg. jest kilka osób, które mówią, o, znowu takie krótkie, byśmy coś pojechali dłużej. Więc ostatnio dowaliłem, znaczy w pierwszej edycji warszawskiej w tym roku. Tak to macie, pokażę wam. <laughs> tak, było 80 km. Jeżeli dobrze zaplanowałeś trasę od pierwszej do ostatniej kawiarni, no ale że każdy zaczyna gdzieś indziej i nie każdy planuje sobie trasę, no to większość większości osób wychodziło ponad stówkę. No i stówka dużo, niedużo. E, jakby naraz przejechać, no to już jest taki fajny dystans. Natomiast no, tutaj tak naprawdę startujesz sobie rano, tak, załóżmy, że o dziewiątej wyruszysz z domu, zjesz sobie w pierwszej kawiarni i fajnie sobie rozkładasz ten dystans, no to do, do 16 musisz dojechać do mety, to możesz to naprawdę z spacerowym tempem, z całą rodziną, jeszcze z wózeczkiem przypiętym do roweru, przejechać na Ludaku. Nie? Także dystanse są różne w zależności też od miast, wiadomo, bo są w większości miast duże dystanse, no i jest łódź, gdzie są krótsze na przykład. <śledzianie> <śledzianie> Bardzo fajna trasa, trójmiasto i w ogóle jeden z fajniejszych też no tak. wyścigów, bo nie ma tego kija w tyłku, wiecie, w Warszawie jest, jak już mówiłem, żyjemy w bańce, jest wyścig ehm, o wszystko I, i tutaj tak naprawdę kto ma fajniejszy rower, kto się fajniej ubierze, co jest super, bo my też zaczęliśmy się fajnie ubierać mamy fajne rowery, ale w Trójmieście, wiecie, rozpięte koszule hawajskie, chill, mega klimacik. Nie ma Prze tych kol kolarskich spodenek. Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie <laughs> ma. Ja, ja, ma. byłem w co no. populacji w Krakowie i naprawdę wszyscy tam byli w tych spodenkach. Nie wiem, to jest drewkout, chyba po prostu jakiś taki. No, ja no. też się przekonałem też już mam takie spodenki. No. <laughs> Ciągnęło się. E Niestety, tak, <laughs> Niestety, tak, <laughs> Niestety tak. A to. jak dużo biegacie y na swórcach? Jaki e dystans? To zależy, wiesz co? E ten nasz to nasze flagowe bieganie czy to właśnie w Krakowie, e w Warszawie, czy we Wrocławiu, to niedzielne, to jest zazwyczaj dystans, 10 lub 15 kilometrów, ale też na przykład w ogniu przygotowań maratońskich e, bywa, że jest ekipa kilkuosobowa, która na przykład ustawia się godzinę wcześniej, robi, nie wiem, 25-30, mhm. ale takim naszym domyślnym właśnie dystansem jest ta dycha lub 15 i ta dyszka jest zawsze też o 9, więc to nie jest taka godzina, która wydaje się niedorzeczna w niedzielę, bo to jest też dla wielu osób taka bariera, że mhm. kurczę, no muszę wstać w niedzielę e, na tą dziewiątą. A tu się okazuje, że jest to ok, godzina i też, nie wiem, mam wrażenie, że daje to takie poczucie, zrobiłem coś dla siebie mhm. rano i mam jeszcze całą niedzielę dla siebie, więc mhm. to, to jest bardzo fajne. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tych miejscówkach za granicą. Ja mam tak, że tak jak planuję sobie bieganie w fajnych miastach, to tak samo planuję, też robię research jedzeniowo-kawkowy mhm, i... I wokół tego gdzieś tam sobie obudowuje wyjazdy na jakieś starty. I, i też, jakby, tak jak tak, tak, tak też gdzieś tam prze, e, przemknęłaś, ta, 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 ten wątek tego, że e, kawiarnie w różnych miastach angażują się, nie wiem, gdzieś jest, nie wiem, półmaraton w Kopenhadze. To mamy, mamy prolog, mamy, który, który robi, nie wiem, własny, własny event, własny shejka, czyli takie luźne rozbieganie na dzień przed. I w każdym mieście jest zdarza się, że jest po kilka różnych takich eventów, które organizują właśnie kawiarnie lub jakby te kluby, e, czy to właśnie takie bardziej biegowe, czy kluby biegowe wokół kawiarni, więc e, nawet zdarza się, że jest takie trochę FOMO, Fear of Missing Out, nie? że mhm. jakby chciało, chciałoby się być w tym w tym i w tym miejscu, bo jest coś fajnego i musisz wybrać, nie, jakby no nie da się przed półmaratonem czy maratonem przebiec, przebiec pięć razy po 5 kilometrów, bo by... Później a się ciężko biegło ten główny event. No to jest ciekawe, co mówisz, że jakby no. kawiarnie przygotowują się do eventu, tak czyli jest no. coś dużego w mieście, no i jakby ich zadaniem jest, jeżeli myślą, to to, żeby ludzie do nich wrócili, tak? Kiedy przyjedzie znowu czy kogoś wysłać, i to, co my możemy zaobserwować na przykład na Kofirajsie w różnych miastach, że w różnych miastach zupełnie inaczej to działa. I są miasta, mm -hmm. w których w tym momencie to mamy aplikację naszą, więc ludzie jeżdżą, skanują kody QR w każdym miejscu i, na przykład, w Warszawie, większość miejsc. Te kody rozkleja sobie gdzieś w środku, nie wiem, przy barze, przy stoisku, na którym, miałem stoją krosanty, czy jakieś fajne rzeczy, czy gadżety kawowe. Czyli musisz wejść, musisz wejść w interakcję. Przez powąchać e... tego tak, tak. A są miasta, no nie, będę, nie będę mówił, ale są miasta, gdzie większość kawiarni na przykład nakleja sobie kody QR na drzwiach i elonara I podjeżdżasz i nawet nie wejdziesz, no. I, i to jest ciekawe. I coraz więcej jest takich miejsc. Mam wrażenie, że kawiarnią coraz lepiej się żyje. Nie? Też, jakby, no, mam porównanie, wiecie, zaczynaliśmy w lockdown, tak? kiedy każdy chciał, każdemu zależało. No to ciekawe, e... że mówisz, że coraz lepiej się żyje kawiarnią. Tak, tak. No czy tak, coraz lepiej to się to, żyje. Dobrze słyszeć. Chociaż z drugiej strony też na przykład, no to, że robimy Coffee Rajsa w Warszawie dwa razy w roku, daje nam możliwość. Yy, Pokazywania nowych miejsc i mm -hmm. to, co jest ciekawe, jak bardzo dużo tych kawiarni się otwiera. Wiecie, mamy na przykład port praski, gdzie w ciągu miesiąca, w ciągu, chyba w maju, tak? wtedy kiedy był jest, otworzyły się trzy kawiarnie. No i to jest hardcore, nie? To jest jazda. Także Słuchajcie, musicie ja... planować tak, żeby... Musi, nie, chylimy się Musimy. po prostu ku końcowi. Musimy jakoś tą naszą rozmowę zakończyć. Ale ja jeszcze mam takie jedno pytanie, które mi się cały czas na, nasuwa, patrząc na twoją czapeczkę hombarista, I chciałam zapytać o to, jaką kawę pijecie w domu i czy ona może być na przykład z mlekiem? Bo to w ogóle Maciek jest też związany z roślinnie jemy, więc z roślin z roślinnym. Ale czy sportowa kawa może być mleczna? Czy to jest w ogóle zabronione? Ja zacznę od tego, że ja od zawsze piłem kawę z mlekiem, piję kawę z mlekiem, kawę przelewową też piję, ale flat white to jest mój numer jeden i zawsze był. I tak jak teraz się odchodzi właśnie od tego nakłaniania do przelewów i pozwala się ludziom na więcej, ja miałem takie założenie, żeby zawsze pozwalać i masz ochotę na, nie wiem, hamburgera, Big Maca. Sobie zjedziesz. jest roślinnego. roślinnego, a przebiegniesz mile więcej, tak? I jakby no. życie jest za krótkie, żeby sobie odmawiać przyjemności. I tak samo wydaje mi się, że w wsparcie. No masz ochotę, kurde, napij się, masz ochotę zjeść. Przecież to ci tylko daje siły, nie? No, znaczy, ja mam tak, że w domu raczej króluję przelew albo jeśli z mleczkiem, to raczej latę, Ale po bieganiu. Bardzo właśnie lubię też flat white to jest taka moja tugo goł, nie czarna kawka i, i często właśnie e, na, na owsianym e, wybieram właśnie w kawiarniach flacika, czy latem właśnie ice latte, wspaniały deserek kawowe. I nie wiem, też tak jak patrzę po, 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 po ludziach, którzy e, przychodzą na Sforzów, no, nie ma jakiejś takiej e, 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 zasady, że tylko czarna kawka. Raczej hmm. wiesz, ludzie biorą Różne rzeczy. Latę, americano, jakby. No tak, tak jak też tutaj wspomniałeś, e, dla wielu osób to spotkanie pobieganiu w kawiarni z kawką specialty e, otwiera ich też no, no w ogóle te nowe smaki, nowe w ogóle typy kawki, więc właśnie ten jeden raz wezmą, nie wiem, americano albo Espresso, ale kolejnym razem napiją się na przykład przelewu albo jakiejś najbardziej szalonej kawy. Dobra. No, no i latem ja króluje tonik espresso. Tonik espresso, wiadomo. To y, na koniec, dlaczego warto y, biegać, jeździć na rowerze i pić kawę? Zachęcamy tutaj, dobra, damy dobra, jakiś dobra, dobry. dobry przekaz na koniec. No nie, no to jakby tym wątkiem, który jest, to wszystko łączy jest to community i to jest chyba najfajniejsza rzecz w tym wydaniu sportowym, czy, czy każdym innym ekipowym biegania, czyli i kawki, nie? Bo, to jest taka wartość, że ja mam wrażenie, że idę zrobić trening i jeszcze mam, z, powiedzmy, tą, te, tą potrzebę interakcji społecznych, jeśli takie macie, bo nie wszyscy mają, e, zapewnioną za jednym razem, więc to jest e, mega fajna sprawa i polecam. Ja tutaj się tak podłączam, jest to też wzajemna motywacja, y, są fajne, y, jak wchodzisz w są, bo jak jesteś od zawsze, to, to aż tak bardzo nie widać, ale. Y, jak się zaczyna czy biegać, czy jeździć, to człowiek zupełnie lepiej się czuje, lepiej wygląda, inni na niego inaczej patrzą, nabiera pewności siebie, a to przekłada się na jakość życia. Także. Polecamy, po prostu ruszyć ty jak czasem. Im się dołączamy do tych poleceń, dziękujemy bardzo. Macie Katręcki i Piotrek Gładek dziękujemy. Dzięki, wielkie. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.